Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z góry mówię, nie wpadałem, jak to działa, więc będzie zabawnie. Cześć, tutaj witam. Nie ścigam się spokojnie, aż tak szalony nie jestem. Zresztą ścigać się z samym sobą byłoby tak ciężko. Czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho? Bo mi się wydaje, że może być o dominkę za głośno, więc jeszcze sobie ściszę. Albo i nie ściszę, bo nie. Wejście? Ja tu mam na 5%, Jesus. No, teraz chyba będzie git. Wierzę, że będzie git. A więc tak, randomizer, który podobno randomizuje wszystko, co się da, i tak się tego boję. Bo mówię, nie sprawdzałem go kompletnie. I on ma randomizowanie na zasadzie. Wylosuję sobie, jak losowa będzie twoja gra, więc będzie gdziekolwiek między tym samym, a wszystkim zupełnie innym. Ośmiejemy się, przynajmniej będzie fajnie. Zobaczmy. Z tego co widziałem, to randomizuje też bossów, którzy są w etapach, więc to, że poszedłem do Metalmana, nie oznacza, że będzie to Metalman. Ale to się zobaczy. Przynajmniej tanki są cały czas w tych samych miejscach. Może pamiętać, że tej tank się. O, to ciekawe. Nie powiem, snajper, że to nie jest przeciwnik, którego się tutaj spodziewałem. A, this is fine. Przynajmniej na razie. Zastanawiam się, czy tych przeciwników tutaj mi interesują, mi zdaje, czy oni się będą jakoś losowo spawnować. Nie wiadomo gdzie. Ale na szczęście nie. Póki co mam dość monotonny etap, jeżeli chodzi o wrogów. Nie będę narzekał, bo zdecydowanie wolę to niż jakieś absolutne szaleństwa. Cześć, tutaj witam. W sumie zastanawiam się, jeżeli ten. Jeżeli randomizuje mi bossów, to czy bossowie będą też dawać swoje broni, czy losowe bronie? Przekonam się pewnie już niedługo. Nie, to mi wyleciał poza ekran, nie będę narzekał. Wow. Czy one się będą dalej spawnować? Chyba. Mogę teoretycznie farmić hapeki, jakby mi zależało. Ale chyba mi aż tak nie zależy. Ta, po tanka nie idę, bo nie mam itemów jeszcze, żeby się odratować z tego. A mam wrażenie, że moim problemem będą bardziej życie niż te. O Boże, to będzie okropne. To będzie paskudne. Bałem się, że wspomnę jeść tak, że mnie zrzuci w przepaść. Ale na szczęście weszło bez. Dobra, pierwszy etap poszedł całkiem sprawnie, pytanie co będzie bossem. Co my tu mamy? Zobaczmy. Quickman. Czemu wiedziałem, że to będzie Quickman? I czemu jest szybki? I czemu dostaje jeden? I czemu strzela jakimiś na samą bumerangami? O mój Boże. Chyba mogłem popełnić błąd. Guys, błędy zostały popełnione. Nie powiem, ten Quickman jest całkiem quick i też czuję, że mój pierwszy i tak zejdzie na niego. A mnie i tak nie trafię, jeżeli się wypierdziela, więc. O. Nie, to w sumie bez różnic. Chyba nie jest tam na użycie tanka. Zdecydowanie. To nie jest tam na tanka. Mam 3 życia, jeżeli dobrze pamiętam. A może? A nie. Teraz powinien mieć jeszcze 2, jeżeli dobrze liczę, bo jedno było w etapie... Right? Nie, to jest moje start. Czy ja nie miałem życia? A. No dobrze. Ej. Ach. O. Tak?
Zastanawiam się, czy to zanimizowane AI mi nawet nie pomaga trochę. Bo oni mają też trochę AI zanimizowane. Te co na pewno robi niższe skoki. Kiedy? Nice! Udało się. Quizy? Naaa. Ja lepiej nie mam quizów do włączenia. Jakiś etap, na którym się raczej nie wyjebi i najlepiej, żebym miał żyćka. Gdzie będą życia? U Quickmana mogę się wyjebać, to jest ryzykowne. U Crashmana boję życia, ale tam potrzebuję itemów. Gdzie jest mała szansa, że się wypierdolę? I mogą być życia. Flashmana? Flashmana chyba były życia. To nie wiem, czy nie były za tymi, za Crash Bombami. Element nie miał żyć. Nie, ja to odmęfę. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Boję się. Boję się tego randomizera. Zróbmy tak, I guess. A jeśli mogę przeciwnicy się trafić? Okej, już widzę, że dzień. Zwłaszcza, że oni 5 hitów przyjmują te matki. A 5 hitów to jednak trochę dużo. Ej. A to mi się nie podoba. O Boże, ile oni przyjmują? To będzie zdecydowanie fajna rzecz. Właśnie, ważna rzecz. Jak to działa? Okej, czyli Metal Blade to Leaf Shield, dobrze. Dobrze wiedzieć. O Boże, ale to jest wytrzymałe. Kombinacja limonkowego i czarnego, to aż na myśli. Chyba, że chcemy się bawić w sukienki, ale wtedy to już będę kwestionował. Czy jest to rybo? O Boże, jest to szydło. A, tam w przecinku, okej. To nie wiem, nie kojarzę. O Boże, ma to takie miejsce? Zaszedło, proszę. Dobra. Fajnie, kieruj się w kolce. Ups. Inbeatle mam losowe iframe'y. To byłaby masakra. Tak, aby mi tego nie zabija, prawda? A, ten med to trochę żart. Ten med dosłownie krzyczał graczowi nie zabić tego bez HP. No dobrze. O tak. O tak! Niepokoi mnie to, co tu się... Okej, tutaj są te... Tutaj są schronie te perki. Czyli powinno się dać po prostu przejść. Yep. I co tu będzie bossem? Nie mów takich rzeczy tutaj, bo ja będę potrzebował tankę raczej. Zależnie od tego, co tu jest. Crashman... O-o. O Jezu, ale wolna crash bomba! I chyba Crashman dostaje 2 te... Ogólnie Crashman jest paskudnie wolny tutaj. Nie jestem pewien, czy to im pomaga, czy to im przeszkadza. Chyba pomaga. O ile nie będę gridził. Czuję się, jakbym grał na jakimś slow-mo modzie. Nie będę narzekał. Ej! Czemu szkalujesz? Co ci Crashman zrobił? Dobra, item jeden. This is fine. Za itemem jeden mogę i to Crashmana. Jeżeli dobrze rozumiem, dostałem rzeczywiście broń Bubblemana? Tak.
Oj, to jest Bubble Lidled. Nie jestem pewien, co sądzisz o tym, że on ma efekt dźwiękowy tego. O Boże. Ulala. Już mi się to nie podoba. Cześć Marcin, witam. No dobrze, ten Bubble Led jest okropny. Jest absolutnie niegrywalny. Póki co wydałem jedną z gorszych kolejności chyba przychodzenia. O Boże, co to kurwa jest? Czym jest ta platforma 1? O mój Boże, ale ona jest wolna. Ale mi wszystko miga na ekranie. Nie. O mój Boże, ja się zastanawiam, czy ta gra będzie do przejścia w taką platformą 1. Nie no, chyba nie będzie aż tak źle, prawda? Prawda? Ale serio, zaczynam się bać trochę. I what, mate? Przekonamy się już niedługo. A mi najwcześniej przekonamy się Whale'ego, bo wszystko wcześniej da się przejść. O, żyćku, nice. Przyda się, bo miałem ostatnie. No dobrze. Niech i tak będzie. To jest trochę mniej fatalne. Ale przynajmniej lepsze to niż ptaki. W tym momencie ptaki byłyby paskud... O-o. Okej, da się. Przez to myślałem, że będę miał kazus z Mega Mana 3, że się nie da tego zabić. Gra 35-40 minut. Nie jestem przekonany. Co tu będzie jako przeciwnicy, to mnie zastanawia. A, nietperki, nice. Nietperki, to zobaczysz tutaj. Pamiętaj, to jest gra, która jest relatywnie krótka, jeżeli akurat mamy bronie wszystkie takie jak trzeba. Ja się spodziewam, że jeżeli nie zostanę jakoś paskudnie udupiony, to zajmij mi bliżej gdzieś. Czym jest ten flash? O Boże. Halo, flashman na krakie? No dobrze. Crash Bomber. I to była broń Hitmana podobno. Najgorsze jest to, że pokazuje mi bronie, które zdobyłem, a nie etapy, które przeszedłem. Więc w pewnym momencie pewnie zacznę się mylić. Co ja trafiałem? Coś chyba poszło nie tak. Jeszcze nie wiem co, ale coś poszło nie tak. Okej, chyba już widzę to. To jest to... o czym dokładnie mówisz, co masz na myśli? Że wcześniej to nie widziałem, czy... Bo nie jestem pewien. O kurwa. Co to za pluton egzekucyjny? To był dosłownie pluton egzekucyjny tej snajpy, to? A, okej, okej. Ma to sens w sumie. A? To powiem szczerze, że... To jest pierwszy raz, kiedy się o tym dowiaduję, chciałem... Ale i to jest tam. Bo chyba mam jeszcze Leaf Shielda. Okej, czyli wciąż je zabija na hita.
Bo generalnie każdy przeciwnik ma też lotowane, od czego dostaje ile obrażeń, więc nie jestem pewien, czy będą zabijane hita. Wiem, że oni akurat zawsze dostają jeden bustera, to jest jedna rzecz, jestem pewien. Tak, pewien na 100%. Bo to było nawet opisane przez mnie, ale o Boże, wpadło do miejsca. Oho. No dobrze. Przecież małe żabki mają więcej niż 1 HP, to mi się wydaje. Nie wiem, ale mi się to nie podoba, więc poczekam aż tutaj podkaczą. No dobrze. Oj. Okej, okay, żyję. Bo miałem opcję wyłączenia laga, ale uznałem, że nie byłoby to pełne doświadczenie, więc tego nie zrobiłem. Już tego żałuję. No dobrze. Chwilę sobie poczekamy, I guess. Okej, okay, czyli mogę po 2 strzelać. A jak tak, zabiję to tylko jeden. Chyba, że po prostu spadnę niżej. Ha, też nie mogę. Chyba, że preemptywnie. Okej. Okay. Dobra, co my tu dalej mamy? Oho. Dajcie mi broń w miejscu. No i zobaczyli, że... nie, to jest Atomic Fire, to nie chcę spadać. Jak na nich pierwszy działa? Takim rozsądnie chyba. Ciekawe czemu tych samych przeciwników chce pilotować się na różnych. Myślałem, że będzie zawsze dostępował jeden do jednego, ale tutaj mam wrażenie, że raz tak, raz tak. Dobra, co my tu mamy? Edmund? Tak, brązowy Edmund. O Boże. Ile dostaje od pasera? Kolega? Chyba się nie dowiem. Jeden. No dobrze. Czyli tutaj na pewno wchodzi w grę zmiana tej? Zmiana broni? Mam 3 życia. Spróbuję go Atomic Fire'em potraktować, zobaczę co z tego wyjdzie. Tylko Atomic Fire się chyba nie ładuje? Okej, zdecydowanie się nie ładuje. I przyjął. Ulala. Trudno się wylosowało jak ten mały klasyk. To jeszcze raz z tym shieldem spróbujmy, tylko muszę dostać jakiś porządny pattern, którego się da jako tako uniknąć. Leafshield mu nikt nie zdaje prawie. Bąbelki? Bąbelki się odbijają. O Boże. No dobrze. Ale będą tanki łykane, coś czuję? Ja tego nie zrobię bez tanków. Nie ma chuja. Tylko jeszcze nie jestem pewien, czy z jednym, czy z dwoma. No i tak jest czasy, jeżeli teraz nie biegam, więc... Well. Aha, no dobrze. Jezu, przecież to jest kurwa niegrywalne. Tank? A, jeszcze obrywałem. Jo. Drugi tank chodzi. O mój Boże, to był najgorszy element, jakiego w życiu widziałem. No dobrze, trójka, item 3. No dobra.
Gdzie byłem? Byłem Wood, Crash, Bubble, Metal. Czyli teraz to mi Hit, Quick. Boję się iść do Hitmana bez dwójki. Bo nie wiem, jak przeciwnicy się spawnują. A propos. To będzie paskudne, coś czuję. Czy te kolce się liczą jako przeciwnicy, że się nie pojawia? Dobre żaby? Wspaniałe żaby, nie powiem. O mój Boże, czekajcie, bo sobie coś uświadomiłem. Cześć Luna, witam. Jest standardowy run do poniedziałek, nie przejmuj się. Tak zwane run do Mondays. O Boże. O Boże, i one jeszcze są takie tankowate. To wygląda absolutnie niegrywalnie. Ja nie przejdę tego etapu. Co ci się randomizuje? Moja odpowiedź będzie, że tak. Randomizuje się praktycznie wszystko. Dobra, śmieszne, ten sam etap. Randomizowani to przeciwnicy, patelny bossów, ile obrażeń przyjmują, ile zadają. Mogłem randomizować kolory wszystkiego nawet. Nie widzę swojego życia. Także generalnie da się. Da się co nami dać praktycznie wszystko poza chyba bossami Waylego. Czy ja to zrobię? Tym razem, tak? Wszędzie kraftuję gry. To już nie te czasy. Ja kraftowałem gry, jak miałem jakieś 13 lat. Mega Minecraft nigdy, co? Kratowanie jest fajna zabawa, nie przeczę. Przynajmniej dopóki kratowanie gier nie kratuje ci kompa, bo wtedy zaczynają się schody. Chyba muszę te kratę omijać szerokim łukiem, bym powiedział. Bo trochę za dużo obdarzeń przy... A, dobrze. A skurstwo. Tu jeszcze spadniej. Yep. A się nie wyrobię na zakręcie. O mój Boże! Nie widzę. Kreta Bubblemana. Znajduje się nad etapem Edmena? Czy pod? Pewnie też bym mogło spadać z etapu Edmena do etapu Bubblemana. Ja znowu nie przejdę tego etapu, tak czy? Ile? Ja pierdolę. Czy wy widzicie te obrażenia, których on nie przyjmuje? Idę. Czy ja chcę tam wracać? Mogę popróbować teoretycznie z dynkami? Przez to... Bo pierwsza część etapu nie jest aż taka zła. Ta, w której zaczynają się kraby, jest paskudna. Zaraz sam sobie kegbu wyślę. Okej, to chyba jest znak, że
nie powinienem być na etapie. Czemu tu ginę? Nie wiem, kilka tonek liczę czy coś. O, się co ja dostałem? Nie uważacie, że to piękne? Nie, robię jeszcze raz ten etap. Jeszcze jeden raz. Tak, quick boomerang tylko przestał być boomerangiem, mało chodzi. Kurwa, myślałem, że to nie rzuci. To jest ten problem moim zdaniem z randomizowaniem etapu Elmena, że nie widać tak wcześniej. Wiem, że wiedziałem, gdzie on był, ale... Dobra, weź wyleć po to mapę, dziękuję. Dobrze, ja o tym nawet nie wiem, czy się da coś ci zrobić. Aż pewnie się da, że na przykład wchodzisz na drugi ekran i lądujesz u Hitmana albo coś. O Jezu, wyobraź sobie, że na przykład jak tutaj wchodzisz między ekranami, to lądujesz nagle na tych, na laserach Hitmana. To był Lichfield. Goddammit. Zapominam, że Lichfield nie robi tyle, ile bym chciał. Da się kreatowaniem domyślam się. Okej, okay, czy jeszcze raz? Od razu lepiej. Widzicie, jak człowiek zabić to na spokojnie, to się da. Wystarczy się nie stresować. W ogóle zastanawiałem się, czy na pewno ten etap się będzie dał przejść przez to, że tutaj normalnie te Zeusy są. Jako przeciwnicy i czy to mnie nie zablokuje jakoś, ale na szczęście aż tak źle nie jest. I twórcy randomaj teraz pomyśleli o tym. Hej. Hej, bullying intensyfikuje się. Dobra, ważne pytanie. To nie wygląda jakby one były jakoś specjalnie podatne. No i... lepsze to niż nic, I guess. Na pewno lepsze to niż ten. O Boże, to im będzie pomagać. To im będzie bardzo mocno pomagać. No dobrze. O, i na Teli też Akita są. O, dobra. To było paskudne. Nie! No dobrze, udało się dojść do bossa. Co jest tu bossem? Czego jeszcze nie miałem? Właśnie Metalmana? Hitmana? Woodmana? O Boże. Czekaj, Metalmana? Hitmana? Woodmana? I czego jeszcze? Bubbleman. O Boże, Twilbo Bubbleman. O Boże, Bubbleman bez... wysokiego skakania! Słabości też się losują, tak. Więc nie wiem, co jest jego słabością. On jest niewierzliwy z tego, co widzę. Liczy? Też nie, więc chyba mój nagaj będzie najefektywniej. No tak, chyba tutaj przypomniałem się walce z Bubblemanem. Stage select. Czekaj, byłem. Nie byłem i nie ma itemu 2. Nie byłem. Kiedyś trzeba to zrobić. Żyćko przegarnę.
dajcie item 3. Boję cię. Item 3 działa normalnie. Aim before lasery to przeciwnicy i się nie pojawiają. O tak. Nie no, aż tak to wątpię. Wydaje mi się, że lasery to element etapu. To jest kurwysyństwo na to? Oh god. Gra mnie memuje dzisiaj. Sam idzie kiedy tutaj w Wai 3H3. Pewnie jak będę w Wai 3. O, tutaj światło nie gaśnie. Nice. Chcesz lecieć? Pes. Ja go mogę skipnąć raczej. No dobra. Tego nie mogę niestety skipnąć. Cześć, Loga, witam. O Boże. Nie próbuję tego życia zgarniać. Czasami się czuję na to dzisiaj, nie? Dzisiaj nie czuję, że mój skill jest do tego odpowiedni. No dobra, co my tu mamy? Cześć, Wacku, witam. No dobrze. Nie będę narzekał. Nie było tu żadnego efektu. O, myślałem, że jeszcze jeden powinien być. Tanka z pierwszej chwili też się pobudzałem, póki co to tak. Jaka jest natura tejże Betty? To jak będzie działał ten hitman? W dużym skrócie randomizowane i wszystko to się da. O Boże. Rozumiem. Czy ja mogę? O Boże. Błąd tutaj został popełniony. W dużym skrócie randomizowane jest to, gdzie pojawiają się jaty przeciwnicy, jaty bossowie, ile punktów obrażeń zadają poszczególne bronie, etc. Nie losuje mi jako taką etapu, w sensie, że jak wejdę do Flashmana, to będzie to etap Flashmana, tylko z losowymi przeciwnikami, którzy dostają losowe obrażenia. I bronie działają w nieco zrandomizowany sposób. Dostałem prawdopodobnie coś innego. Coś, co wcześniej było ikonką na tej mapce, a czego ten? Czego już nie ma. Właśnie tutaj zauważyłem taka dziwna rzecz na Nomaderze, że jeżeli przejdę etap, to po przejściu go znika broń, którą dostałem, a nie etap. Dlatego nie mam Hitmana ikonki, pomimo że już mam broń. Dość. Pomimo że jeszcze nie przejdę etapu, to chciałem powiedzieć. A propos. Flash. Też na bossaszu będzie lotowało jeszcze raz te etapy. Tak samo jak ciekawi mnie, jak działają te bariery tutaj. O Boże. Nie, chyba nic to jest. Tego. Okej. Jedno co muszę wiedzieć, to że nie są zniszczalne tym też nie. Tym też nie. Tym też nie, bo z tego co czytałem, to to, która broń działa... To, która broń działa na crash bariery... Też jest losowane, ale ewidentnie żadna z tych temat. Więc chyba będziemy sobie grzecznie i kulturalnie szukać dalej. Śmieszne takie bumerangi. Jak tak lecą do góry. Dlatego to dają zaskakująco dużo.
Czy ja chcę iść po to życie? Mam 3 niby, ale 3 mam wrażenie, że mogą być relatywnie niewielką liczbą. No bo tego nie zniszczę, więc tak muszę... A właśnie, czym ty jesteś? Mów mi jeszcze. Kontynuuj. Chyba mogę mieć tylko jednego Metal Blade'a na raz na ekranie. Nie podoba mi się to. O nie, Metal Blade w końcu są zbalansowane. Oh no. Apteczkę chcę zejść. Metom nie zdaje jakoś dużo przy okazji. O Boże. Tu potrzebuję bumerangów. Bo bumerangi... O Boże. Naprawdę. Czy ja dam radę po tego tanka się wrócić? Powinienem? Chociaż z tymi jedynkami nie jestem przekonany jakoś bardzo. No, będę mele. Aczkolwiek one bardzo krótko trwają, mam wrażenie. Wróćmy do bumerangów. Czyli to jeszcze mi został Woodman i... Metalman? Chyba Woodman i Metalman. Całkiem gładko. Jeżeli zignorujemy Elmena, to tak. Elmen był póki co moją absolutną zgubą. I to bardzo delikatnie powiedziane. O, Woodman. Interesujące. Bumerangi chyba na niego w ogóle nie działają. Aha. Pytanie. No dobrze. To nie do końca działa tak, jakbym chciał. Bloodman. To by implikowało, że kolega jest szlachcitem. Zastanawiałem się, czy nie będzie miał, tak jak Hitman wcześniej, że będzie po prostu pojeczowicią. No dobrze. Time Stopper. Ej, widzieliście, jak gra mnie absolutnie troluje? Widzieliście absolutny stan trollowania tej gry? Item 2 jest wytapie Hitmana. HA! Zostałem solowany. O Jezu. Teraz to mnie jebiecie. O ja pierdolę. Ten etap będzie skurwysyństwem. Ja już to czuję. O Boże, nie, nie! Opie bandyto, cóż żeś uczynił? Co za zjebane gówno! O ja jebie! Ja nie mam przedmiotu, dwa gaj! A one się pewnie będą pojawiać tam, gdzie są te bloki znikające. O mój Boże. Kurwa, bo like XD tutaj. Fajna cash bomba. Dobra, tak chyba muszę to dojść. Albo i nie tak. Ja pierdolę. Ja pierdolę! Co to kurwa jest? Masz tego, Luna.
Ja jebie. Znaczy to był mój błąd, zdaję sobie sprawę, ale... O, fuck. To jest antyteza dobrej zabawy. Znaczy, mi nie musicie mówić X6, bo ja lubię X6, więc dla mnie X6 to nie jest kara. Jak patrzyłem na randomizery, to jedyne to było pod X6, to ten patch, który ja przynajmniej ogrywałem, nie pamiętam czy to też. Dobra, tutaj muszę dostać od kolegi. Powiedziałem, muszę dostać od kolegi. Bo inaczej tego nie zrobię. Dobra, teraz jak sobie z nim poradzić? Nie? Patrz, to pyta jedyna bańka i nie mam, odchodzi. Okej. This is fine. Błagam, niech tu się nie pojawi na tym skoku. Błagam. Okej. Żyjemy. Żyjemy! Domyślam się, jaki był sens pytania. Zgodnie z duchem pytania odpowiedziałem, że jeszcze nie mam. No dobrze. Boję się. Okej. To nie wygląda aż tak źle, jak mogłoby. No dobrze, zobaczmy. Czy pamiętam, jak to się robi? Tak. Na szczęście to jest w miarę rytmiczne. Yep. Oh! Z keybindami, że nie da się ich mieć, dobrze pamiętam? To o to chodziło. No dobrze. To teraz zobaczmy, jak okropny jest Metal Man. Bo chyba tylko on mi został, yep. No nie powiem, trochę turbo. Te blade'y. Bubble nic nie robi. Leap nic nie robi. Łyknę tanka na wszelki wypadek. To był liftek. L niewiele robi. Okej, to dodaje dużo. Nice. Atomic Fire. O, 2 get equipped. Pierdolisz. Zero Legacy Collection nie było customowego sposobu? Czy to na Switchu tylko jest? Bo wydawało mi się, że jest typ A, typ B custom w Zero Legacy Collection. Okej. Okay. Oh no. Ten etap stał się dużo bardziej przekrętny niż był do tej pory. Zwłaszcza z tym krabem, który mnie teraz będzie gonił przez 3 lata. Zwalając ten T5 szapa, słyszałem o tym.
Jeżeli dobrze kojarzę, to jest na zasadzie, że jeżeli ktoś je ma kupione, to będzie mógł je dalej pobierać, ale nie będziemy można go już kupić. Czy to dobra decyzja? Pewnie nie, ale... Kim ja jestem, żeby moi czatosowie jak marzyć? O Boże. Pamiętaj, ja na klawiaturze... Nie, nigdy nie grałem w Estonii, dlatego nie miałem doświadczenia. Moje jedyne Zero Legacy Collection, jakie mam, jest switchowe. Potrzebuję tego życia. Atos pozwolił, a mi... Powiedziałbym, że Atos nie miał nic do gadania. Poza tym, że mógł mi zajmować filmiki. To jest oryginalne, to też prawda. Z DS1 powiedziałbym, że to wręcz całe kurwa szczęście. Mniej ludzi musi cierpieć na DS1 z OZE. Wasze oryginalne Blight na 15 FPS-ach. Dobra, za szybko. Wydaje mi się, że nie napisałem do Atusa... Nie, inaczej, nie przypominam sobie. Chociaż może... Nie jestem pewien też. Możliwe, że któryś go tak pisałem, ale to był dosłownie jeden raz na krzyż. Może. Jedna rzecz mnie niepokoi. Nie, nie miałem na myśli tego. Ja będę działał Mecha Dragon. Jedna rzecz, o której czytałem odnośnie tego randomizera, to, że bossowie u Eilego mają tam chyba 25% szans na to, że Bastet będzie na nich działał? Więc to będzie zabawne doświadczenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę mój absolutny brak możliwości atakowania go tymi. Bumerangi moi dosłownie nic nie robią. Led też nie. Au. Lipsy chyba mu niewiele robi. Czy jak to już na tanka? Tak. Wydaje mi się, że... Yep. Też nie... Fire? Kind of. A, to nie to. Starstopper mówi mi, że nie będzie działał. Popełniam błąd. Czyli to są nie ostatnie dwa? Okej, czyli chyba jednak Bastet. Nawet nie blisko. To nie ma żadnej całości, to sobie? Wiem. Też mi to denerwuje. Zeusy tutaj? Pierwsze czy drugie? Bo mnie pojebie. Guys. Nigdy się nie nauczę. Spierdaj do Hadesa. Zeus i znowu ruchać jakieś dziewczyny z Grefni. Właśnie można pomyśleć, że gracz musi na refleks zareagować. O Boże. A propos. Cat bomba, taka mniejsza. Metal Blade, ta niższa, to doskonale. Tak, to też jest losowane. O, to pierwszy raz, kiedy mamy wiedzę w tym renie.
Disco Knights, przyda się. Mam ochotę rzucić się drugim razem, boję się. Też nie powiesz, że te wielce będą też tutaj, nie na szczytli nas. O mój Boże, napady, czy to są? Nie no, śmiało Marcin, nie powstrzymuj się. Chyba, że jest to coś za to, który z nas może wpaść do werka, to wtedy się powstrzymaj. Jego osobowością. Spróbuję najpierw Basterem może. Nie spodziewam się. Jep, dosłownie jest rebel. Okej, to działa, to najważniejsze. Au. O Jezu. Czy ja się wyjebię jak ostatni idiota? Raczej tak, jeżeli nie wykryję tanka. Teraz jeszcze to zrobię, by the way. Or not. Yep, wyjebamy się. Oho. Potężny jeszcze airshot, nie powiem. A ma amunicji? Tak, by the way? Mój Boże. Czy jej jeszcze się wyjebie? Kurwa było, ja się grzecznie pytam. Posiedzimy sobie tu chwilę, pewnie. Ładując amunicję. Zgadzam się, pytania zadawać można zawsze. To czy odpowiedź na nie zostanie to już zupełnie inna sprawa. Nasza amunicja. Chodzi. Ej, słuchaj, to masz drugi obiad. Możesz coś na jutrzankę zostawić. I need to defeat him to reach the top, so I'm glad I was able to beat him. To nie brzmi niezrozumiale. Nie brzmi też jak coś, co jest bardzo niepoprawne. W sensie jasne, może brzmieć trochę nienaturalnie, ale nie wydaje mi się, żeby było niepoprawne jako tako. Wewnątrz, co pan robina? To ma góra 20 parę lat. A! Goddammit. To brzmi jak coś, co ja bym powiedział. Trochę same. Czasem mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taki mówiony angielski, to jest u mnie absolutna katastrofa. Czy to tłumaczenie jest maszynowe? To nie jest tak, że tłumaczenie maszynowe, to... Z automatu złe. Musiałem go przemawiać. Cieszę się, że mi się udało. Wiem, że przed momentem trochę ładniej brzmi po angielsku, ale... Nie kole mnie to w oczy, zwłaszcza, że mam wrażenie, że angielski dużo mniejszy problem ma z powtarzaniem słów. Też to wyślij, nie obiecuję, że wtedy to w trakcie Cima. Zależy jak bardzo ten etap nie będzie dalej denerwował. Na ile ty też potrzebuje przerwy. Bo nie powiem, ten bot jest trochę interesujący. O, żeś mu, nice. Dzięki, dzięki.
To nie zależy od... O, to idź chodzi, go? To, kontekst, tłumaczenie? Nigdy wcześniej nie słyszałem o czymś takim. Chyba możemy iść dalej. Spitnę go wtedy chyba? Dawaj, nie spitnę. Jedyne co spitnę to swoje życie teraz. Czy jestem w stanie go sięgnąć tam? Nie. Co było tam? Czy było? A dobrze. A, on jest niewyżywy na to. Mam laki. Trzeba go pobić. Chyba nie wiem. Metal Blade'em? Jak tylko te małe gówna przestaną. No dobra. Zmieściłem się na szczęście. Nie, w kolejnych jak mało ma HP, więc chyba będzie to dla odmiany HP pełne. Zanim tam zejdę, chcę mieć pełne HP. Powiedziałem, że chcę mieć pełne HP. Oddajcie mi moje farmienie. Halo? Dziękuję. To już pan? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze jedna mała, bo to nie potrzebna. Albo duża też może być. A nie, nieważne, miałem pełne HP. Łatwo. Zastanawiam się, jakie broni jeszcze nie sprawdzałem na tego przeciwnika, bo to jest flash stopper nie będzie działał. Metal Blade chyba nie działa, ale... Crash bomby też nie. On mi dużo zdaje. Bumerangi chyba też nie działały, nie? Bombelek zadaje mu śmiesznie mało. Zwykły buster? Też nie. Mi na pewno wystarcza amunicji, znaczy Bubble Leda na pewno. Zwłaszcza jeżeli będę tych początkowych traktował Bubble Ledem, bo oni są wolniejsi trochę. O Jezu. Chyba będzie tanka. Fire pamiętam. I Fire działał całkiem dobrze, tylko well, ma się go dość ograniczoną ilość. Więc chciałem go zostawić na późniejszy fragment. Chyba nie przynajmniej tanka łyknąłem. Ale z tym bossem to wpływie. Dobra, dobra. Pojebie mnie! Kojarzysz, że ściany te crashmanowe się niszczy Metal Blade'ami. Dzięki kapkom I know right, a propos. To nie to. Ciekawe czy Bubimy ma tę samą słabość, to ten, to... ścianę. To jest też jakoś losowane. Chcę to dostać, bo potrzebuję apteczek. Apteczek z amunicją. Jak ja to zawsze ładnie nazywam. Mam lepsze pytanie, co będzie słabością aliena? O mój Boże. Pewnie nie zrobiliby czegoś okropnego. Czemu ta animacja z wodą się tak okropnie kliczuje? O ja pierdolę. Mon KF. Nawet nie blisko. Znaczy zakładam, że randomizer zrobiłem tak, żeby się dało przejść, więc albo będzie po prostu zostało idiotycznie dużo,
Albo będzie to jakaś broń, która używa relatywnie niewiele amunicji. Au. Myślałem, że to myślałem. Zastanawiałem, czy nie zrobić tego resetu prędkości spadania dla bezpieczeństwa do wnęży. Nie, no przecież nie potrzebuję królew. Jeżeli dobrze pamiętam, z nimi to działa tak, że jeżeli jesteśmy w powietrzu, jak oni wpadają, to oni nie strzelają. A jak taki reset robi... Jeżeli wpadasz i wejdziesz do pauzy, to prędkość spadania się resetuje, tylko nie pamiętam, czy to na tym segmencie też działa. Tak, działa. Chciałem zobaczyć to w bardziej cywilizowanych warunkach. No dobrze. Podładujmy sobie drońki, póki mogę. To jest co osiąga drowera. Spróbujmy jego klasyczną słabość. Nie wygląda, jakby to była jego słabość. Nie jest to też... Nie jest to też to. Nie jest to też to. Jesus. To chyba też nie jest to. Bubble mu zadaje jeden, to nie zadaje Volta. Na to wejdę? Nie. Też bomba? Też nie. To jest to Bubble. No dobrze. Teraz pierwszy możecie zobaczyć, że ten boss aż się coś robi w tej walce poza jeżdżeniem. Znaczy mówię, opis randomizera twierdził, że Flash Stopper nie działa na dosłownie żadnego bossa w Potetwaylego. Chciałbym temu zaufać. Bo jeżeli temu nie mogę ufać, to tak się boję. Potrzebuję amunicji. Na tym etapie zdecydowanie potrzebuję amunicji, bo chuj wie, to bumiłem jest. O tak. Wystarczy mnie, że bola. Jabul. O, come on. Myślałem, że się zmieszczę. To się spadało, tak? Tak. Dobrze pamiętam. Dobry dyspenser. Nie w momencie, kiedy te małe żabki są dość wytrzymałe. A to jest dość spory problem tutaj. Nie jestem też pewien, która broń na niej dobrze działa, jeżeli w ogóle ktokolwiek. Czy ja to przeskoczę? Tak, tak ja nie przeskoczę, ale to już kitem. Dobra, gdzie tutaj były dziury? I wyobraźcie sobie, że dziury tutaj były losowane. To było jakoś tak. Tutaj chyba drogi już nie było. I tutaj na górze były dwie. Przeciwnicy mają... Znaczy to jest o tyle ciekawe, że przeciwnicy mają zawsze 20 HP. Tylko to... od czego ile dostają jest losowane. I to się tyczy też normalnych, jak z tego skojarzę, że nawet normalnych, że każdy przeciwnik ma 20 HP. O Boże, popełniłem błąd. No dobrze. Gra stwierdziła, że i tak muszę wyspać. Bossowie i Mega Man mają po 28 HP. To też jest taka stała wartość. I
tak jak poprzednio, różnią się tylko i wyłącznie tym, ile dostaję oczek. O Boże. Czy ja mam to zrobić? Tak. Pojebie mnie. To jest paskudny segment. Zwłaszcza, że chyba Lipschitz na to nie działa, jeżeli dobrze pamiętam. Flash stopę od biedy? Flash stopera będę musiał stosować chyba. To on i tak na nic nie działa sensownie. Poza którymś losowym bossem. Flash stopy to było moje H. Spróbujmy. A, to zatrzymuje też platformę. To tak, po chuju. Wolałbym nie używać jedynki, ale chyba będę zmuszony. W sensie, że oberwę, spadnę wtedy i ten, i użyję jedynki. A, bo tak będę stosował. Ale najlepiej, że tak zrobię. Da się, da się. Trochę skilla wymagane, co prawda, ale... Tego jeszcze mi aż tak nie odjęło. Au. Ta, nie odjęło, mówisz? Au. To jest pewien proces po tym przypadkiem. Tutaj to obie tak bezpiecznie i spokojnie, jak się da, nie będę kombinował z tymi śmiesznymi tikasami. Więc robię to tak. Mam 5 żyć jednego tanka. Mogło być gorzej. To jest dobre miejsce do farmienia, I guess. Bo z nich też dobią rzeczy. Więc chyba przed Bubimem sobie podładuję wszystko. Żyćkami włącznie. Amunicja niestety zniknęła. Czemu ta amunicja tak przesuwa? Dobra, naładujmy to. Apeki mam pełne. To chyba mi cenę ładuje do pełna. To jak Atomic Fire oczywiście, żeby nie było. Okej, czyli to mi w ogóle nie dodaje, to ciekawe. Naładujmy do końca B. Kurwa, obrywałem. Nie, potrzebnie obrywałem. Teraz jeszcze nie mam pełnego ogłu. I trzeba będzie drugą stronę jeszcze naładować niestety. Więc chwilę te tu jeszcze posiedzimy. Obwiniam to, że nie wiem jak Bubin działa, jeżeli chodzi o słabości. O kurwa, mamy tu Króla Komedii, niekwestionowanego. Ja wiem, że ostatnio gaz reload, ale nie musisz się wsuwać w dole aż tak bardzo. F5 to jest generalnie odśwież, niekoniecznie kartę. Bo to działa też poza przeglądarkami. Cześć, no pipku, witam. Don't mind me, ja tu tylko siedzę i
wbijam wszystko przed najlepszym botem w historii gamingu zaraz po Dragon Godzie. Tak, będę skrzywiony do końca życia tego cholernego Dragon Goda Demon Souls. Mówię o Demon Souls, tak, man. I doskonale wiesz. Zresztą... Nie ma w Chrono Crossie walki z Dragon Godem. Albo inaczej. Nie ma w Chrono Crossie walki z przeciwnikiem, którego nazwa to Dragon God. O, to chciałem powiedzieć. Jak to kalambury, to prawda. Jestem człowiekiem, który na kalamburach potrafił dosłownie rysować hasła. Tak dosłownie, jak tylko fizycznie możliwe. Actually... Co nie to o tyle zabawne, że ja nie... Nie pamiętam w tej chwili, czy w grze się od niego odnoszą do tego. Odnoszą się do niego Dragon God chociaż raz w kastenkach. Bo jako walka to jest fajny dewel, tak samo jak Final Boss. Nie, na 300 metrów bym nie napisał w tej skrzyni biegu, bo nie kojarzę, żeby był taki bieg normalnie. Moje ulubione quiz pytania, które powiesz publicznie, już nie ma jak gitarać. Chociaż nie, czekaj, Shina nie ma, więc mogę to nie dorzucić. Ej, pytanie z kosa dla Shina, za wszystkie pytania z to ligi, doskonale. Dobrze prawisz, Sevik. Wiedziałem, że jesteś idealną osobą do bulowania Shina. No dobrze. Chcecie mi dać ateczkę jakoś? Miałem amunicję? Ateczka? Dziękuję. No dobrze. Czym jesteś, paskudo? Czekajcie, czy istnieje świat, w którym... No dobrze. To co na was działa? Nie każ bomby? Chyba już. Nie to. Nie to. Nie to. Na normalu, w sensie... Którym normalu? Japońskim normalu, czy naszym normalu? Cześć, kiedy witam. To była dużo przyjemniejsza kombinacja słabości niż normalnie. Imagine, gdyby Flashstopper... I know, right? Nie działałby, actually, bo Flashstoppera nie ma w tej grze! Przepraszam. Czemu ja to zgadzałem? Nie chciałem tego zgadzać. Ale... A, przysięgam, actually, to taki... Actually? Actually? Co było twoje słowo? Bubble chyba, wciąż. Bubble.
Nie kwestionujcie tego, że wylatuje poza arenę. I że jest odrobinę turbo. Fajne jest to tyle, widzę już, że amunicja się stonuje to tego, co walkę z bossem. Więc mogę próbować teoretycznie, jeżeli jakiś ktoś jeszcze nie widziałem. Crash? Wiesz, to jest Flash. Flash jest podatny na Buster, więc chyba tak go pobiję. Teraz mi się oberwie, oh no. Mogę sobie doładować kolejne brońki. Chętnie skorzystam. Co dalej? Bubble. Na co był Bubble podatny? Na Buster Egg. Znaczy podatny, quote unquote. No dobra. A propos Quicka i Bubble'a. Co mi jeszcze brakuje? Mam wszystko. Nice. Czyli jeżeli nie zużyję amunicji... A, to było Metalman. To było na Metalmana. To już nie pamiętam. Pojebienie. Ale nie Metal Blade'a. Też bomby? Aha, tak. Trafiałem Metalmana też bombami już. On ma jakoś ta cenniejsza słabość, prawda? Okej, Flash Topper go właśnie zleczył do pełna. Wystarczy. Podoba mi się, jak prosto to brzmi. Jak już mówiłem. Zwłaszcza przy tak turbo latających blade'ach. Właśnie, powiem tak, przez to jak szybkie były Metal Blade, nie czułem się pewnie walcząc z nim Busterem. O kurwa, o ja pierdolę, o Boże, o kurwa. Nie, ja się tu... Ile mam żyć? Mam 6 żyć, whatever. Idę spalić sobie z tego osobowością tylko. Nie jest to Flash, niestety. I chyba nie był to Metal, co? Nope. I nie jest to Crash. Znaczy nie jest to nic z drugiej strony. To jest to, co mnie najbardziej interesuje. Czyli mogę sprawdzać pierwszą stronę jeszcze... Nie był to Leaf Shield chyba, ani Quick Boomerangi. A nie, to były Quick Boomerangi, nice. Okej, okay, dzięki Bogu. Quick Boomerangi, to MVP tego rana, póki co. Crashman był pizzą. Bo jest podatny na Buster i jest na slow-mo. Żeby nie było, to nie jest tak, że gra ma slowdown. I dlatego jest takie slow-mo. Oryginalna walka z Crashmanem też tak wyglądała.
Crashman normalnie jest żałosny. Tutaj to nawet brak słów, żeby opisać się Crashmana. To się amunicji potrzebuje, a odrobinę. Nie podobałeś też, że dostałem sobie quicka na koniec? Ja pierdolę. Jego osobowości były Meta Blade. Tyle pamiętam. To tutaj będzie ich trochę ciężej używać. Powiedziałem, że będzie ich ciężej używać, nie? Au. No dobrze. Pośmiejmy się, zobaczmy Quickmana. Ja tu już mam odrobinę Metal Blade'u. Jaka jest szansa, że osobowością Quickmana jest wciąż Flash Stopped? Nie wygląda. Metal Blade'a? Nie. Crash Bomba? Nie. Quick Boomerang? Babku? Nie. Leaf Shield chyba. Wydaje mi się, że Leaf Shield. Bastion mu zadaje jeden, to tego jestem w 100% pewien. Mogę zobaczyć jeszcze Air Shooter, I guess. Zobaczę jeszcze Air Shooter, tylko tak z ciekawości. Znaczy, ja mam losowe słabości, więc to nie do końca tak działa. Czekaj, to było to? Nie, to było to. Au. Au. Nie chcę używać na siebie tanka, come on. Chyba będę musiał. Item 1. Na. Sej, ty się śmiejesz. Wiesz, jak wyglądała ta walka u mnie na ranie oryginalnie? On był w bostumie Metalmana. Także było zabawnie. O Boże, jebałem. Albo nie. Albo i tak. Łatwo? Nawet nie blisko było. Boję się zapytać roga. No dobrze. Czym ty w kurwie... O, mi to dajecie? Nie, co to ta, niestety. Bubble też nie. Leaf chyba też nie? Nie. Zdecydowanie. Posiedźmy tu chwilę. Nie. Penis Music to będzie, jak skończę M2. Okej, okay, zdecydowanie shooter. Ja mam dla... O kurwa, to mi dużo zadaje. To mi zdawało dużo więcej niż spodziewałem, że mi zada. O nie! Muszę unikać ataków? Moja jedyna słabość? Okej, okay, w pierwszej fazie jeszcze pamiętam, ale w drugiej fazie absolutnie kurwa nienawidzę do unikania. O Boże, i to wciąż jest jego słabość. I skończyła mi się jego słabość, nie? I to nie jest jego słabość. Buster nie działa. Leaf Shield nie działa. Daj mi tanka. Boomerangi, pyt? Tak. Chyba musiałem wyknąć tego tanka. Znaczy nie, paradoksalnie...
Pamiętaj tak, walka z Quickmanem na pasach metala byłaby gorsza, gdyby to była normalna walka z Quickmanem, a nie Quickmanem na dopalaczach. W Mudkipku, bo to nie był jeszcze final boss. A nie, czekaj. Tam jest amunicję, mogę jej potrzebować. Czy ja mogę tak przebiec? Czy nie zdążę? Chyba nie zdążę, co? Yep. To już niestety tak nie działa. Przez to, że musiałem po amunicję się zatrzymać. No dobrze. Zobaczmy. Imbifor, on zaczyna robić pełne kółka w sekundę. Chyba nie dostał bastery. Dostaję bastera. No dobrze, nie będę sprawdzał innych broni. Epilepsja była zniknięta, alright. Abortuj mnie to. Gra się już skończyła, nie musimy patrzeć na epilepsję. No dobrze. Fajny randomizerek. Tylko mam wrażenie, że wylosował mi się paskudnie, jeżeli chodzi o słabości bossów i to jak broni działają. Miałem wrażenie, że połowa broni była bardzo słabo użyteczna w tym randomizerze. Podejrzewam, że jakby znaleźć lepszego seeda, to byłoby lepiej. No dobrze. To skoro to mamy z głowy, to włączmy coś dużo gorszego. Haha, penis music. Penis muzyka XDD. X6. X6 nie ma penis muzyki, proszę nie szkalować. O, muzyka to jedyne, co X6 ma dobre. Czy to będzie działać? Proszę działaj, bo dopiero co to ustawiałem. Oczywiście, że nie będzie działać, prawda? Wtedy, kiedy tego potrzebuję. Song request. Przykro mi, Stevik. Mogę ściszyć tę grę i w sumie powinienem to zrobić. Ale to musi lecieć. I Bifo Stevik właśnie wychodzi ze streama. Jedyne co to muszę zmienić tego. Zmienić grę, która jest. Dajcie mi chwilę. Konami. Jest Konami, a o co chodzi? Kategoria. Ja jeszcze nie zmieniłem, no spokojnie. A gra jest zapauzowana, bo ten emulator Game Boya nie jest aktywny. Jak gra jest w tle. Game with Waffens. Jest. Uno momento. 1%. Dawno nie przechodziłem Harmonial Dissonance, a zauważyłem, że też ma randomizer, więc nie dziwiłem, że to będzie dobry moment na przypomnienie sobie tej gry. Co do randomizowania Harmonial Dissonance, to już wam mówię, co tutaj da się randomizować. Bo randomizer jest dość obszerny jako tako. Więc co my tu mamy? Na pewno są zrandomizowane przejścia między lokacjami, w sensie, że z całej pełnej lokacji można przejść do zupełnie innej, to zarówno między zamkiem A i zamkiem B, one chyba są pomieszane, jeżeli dobrze pamiętam. Losowałem bossów, z tego co pamiętam, bez żadnego ograniczenia, gdzie mogą być, więc pewnie zatnę się na pierwszym możliwym bossie. Losowałem, gdzie są przedmioty. Losowałem fabułę pony. Poziomów nie zmieniałem. A resztę zobaczymy w taniu.
Pamiętam, że było to puszczane i było to jako penis muzyka. Tyle na 100% pamiętam. Głupie pytanie, czy ja mogę powiększyć to i nie... Oczywiście, że nie mogę. Tak mi. Myślałem, że mogę sobie powiększyć emulator i nie zwalić sobie tego. I nie zwalić sobie Steamlapsów, ale za dużo oczekuję. Domyślnie jest Joyce, nie będę narzekał. Nie jesteśmy tu dla fabuły. Old Axe Armor Mode był, wydaje mi się, że w Circle of the Moon. Swoją drogą, jedna rzecz, którą bardzo ten Harmony of Distance. Degu. Słyszeliście go? Słyszeliście go? No dobrze. Najpiękniejsza muzyka w dziejach ludzkości. To w tej grze trzy motywy na krzyż, które lubię. Penis Music to określenie, które nam się przyjęło na muzykę, która jest absolutnie nie do słuchania. Jest odrobinę za głośno. No dobrze, jestem w stanie spotkać się po środku. Jeżeli tylko trafię. Nie, a żarty, że tam jedna rzecz, za którą bardzo cenię Harmony of Dissonance, to że od początku mamy dasze w obie strony. Jakie w języku polskim swoje inne określenie na penis? Członek, fallus, chuj. Co do tego Bluestone? Czy Bluestone nie był na tego? Na beach? Tak. Dodaję lotowe obrażenia. Nie pogardzę. O Boże, czekajcie, bo mnie popierdali teraz. Wiem, że się dowiedzie. Zdaję sobie sprawę. Pohandlujcie ze mną przez chwilę. Nie to chciałem. Chciałem samą grę zmniejszyć. Bo tak jak miałem przed chwilą, to gra mi się jednocześnie z tym. Gra mi się jednocześnie wyświetlała tak jakby na ekranie i pod spodem. Przez to... Widziałem już, że przynajmniej raz zrobiłem nieprawidłowy skok i uznałem, że tak będzie za dużo. Nie planuję jakoś za bardzo tłumaczyć fabuły. Harmony of Distance i będę typował kastenki. Czy ja robiłem Harmony of Distance, tylko to jest na jakiś czas? Bo nie pamiętam tej chwili. Robiłem, dobry terem. Było to tak dawno, że nie pamiętam. Debilkiem. Zabił wtedy jeszcze nie narzekał na muzykę. Chyba. Rzuz? Masz na myśli Joyce? Jakby ktoś się pytał, to ta liczba, która jest obok mojego paska HP i many, oznacza... Ile mamy przedmiotów do znalezienia w danej sekcji zamku, takich ważnych przedmiotów, czyli ewidentnie w tej części nie mamy żadnego. Wciąż możemy znajdować jakieś, wiadomo, power-upy, nie power-upy, tak, ale jakichś takich przedmiotów kluczowych, czy książek, czy coś, zwyczajnie będzie. Candlestick będzie potrzebne, no. Z tego pamiętam, randomizer do tej, do Harmony of Dissonance jest nieco mniej... Mam nieco mniej możliwości niż randomizer TDS-owe, więc chyba przeciwników będzie mieli normalne hit-upy, będzie mieli normalne losowe będą te. Losowe będą na pewno rzeczy, które leżą na ziemi. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu, możemy potencjalnie przejść na dole jeszcze. Kasy też ja. A. Trochę się drzwi zbliżowała, nie przejmuję się takimi drzwiami. Kasy krzyży. Nie podoba mi się, że jesteśmy w kasy filterzy. A.
Bo myślę, że Castle Jedi A jest trochę później grową lokacją, że się tak wyrażę. Ilość obrażeń, które dostałem, też może mi to sugerować. A więc I guess, że nie idziemy na razie do tej części zamku. Mogę jeszcze zejść tam na dół, więc to daje mi opcję zwiedzania. Nie no, Castle Jedi to jest absolutnie paskudny motyw i ma ten sam problem, co Final Socata, że leci przez połowę zamku B. Leci chyba nawet częściej niż Final Socata. A brzmi znacznie gorzej. Jakby są motywy, które lubię w Harmony of Dissonance, chociażby ten motyw, który teraz leci, całkiem lubię. Tak samo motyw, który leci w Chapel of Defense, bardzo lubię. Heaven's Ring, co robi Heaven's Ring? Pewnie jest lepsze niż to, co mam. Zwiększa siłę topora, którego obecnie nie mam. Znaczy, nie mówię, że Final Tokata jest zła, tylko chciałbym, żeby nie leciała aż tak często. Mimo wszystko. Anti-Venom. Gdzie książki? Na pewno nie w tej lokacji. Bo książki, z tego co pamiętam, też mam wpisane jako te przedmioty, które są pod tą jedyneczką. Okej, okay, możemy nabić Aurora, to najważniejsze. Nic nie jest tak istotne jak robienie Aurora. Szafirek. Mam nadzieję, że to nie będzie endgame'owa lokacja. The Wailing Way, Shrine of the Apostate. A to chyba nie jest endgame'owa lokacja, jeżeli dobrze pamiętam. O, książka. Facebook. Czy mogę odpalić książkę? Tak. Czym jest lodowy ten? O, nice. Wiem, że już nie robimy Aurora, musi mi to wybaczyć. Z tego co pamiętam, lodowy krzyż był bardzo dobrą bronią. Moją ulubioną i tak chyba mimo wszystko były ogniste noże? Jeżeli dobrze pamiętam? Część druga dwa lata temu, oh baby. Brzmi prawie jak mangi, które czytam. Wychodzą z równie wysoką częstotliwością. Light Code nie pogarda, bo raczej będzie przynajmniej odrobinkę lepsza. No lepiej nie mogę aż tak meować chyba. Pewnie będę kombinował trochę z tymi. Ola. Z sabweponami i żywiołami. Bo zwyczajnie ich nie pamiętam, powiem to bardziej ciał. Przydałby mi się save jakiś. Elektryczna Biblia, jak to brzmi. Tam jest jakiś badziewiek, który mnie interesuje. Chciałbym przestać odbywać wszystkie efekty. I wiem, że to jest Kisho. Zdaję sobie sprawę. Skoczę czy nie skoczę? Skoczę. Dość precyzyjnym skokiem, ale skoczę. Ale to już chyba nie skoczę. No. No dobrze, czyli tu na razie nie mamy przejścia. Mam nadzieję, że ten randomizer jest sobie na tyle dobrze, że nie trzeba używać glitchy, żeby przechodzić dalej. Skip na save. I też save.
tutaj jest ich najwidoczniej. Przydałby mi się jakiś save point, nie będę kłamał. Nie wydaje mi się, żeby on był też jakoś bardzo w pobliżu. Unless? Tu jest sign of the apostates. O. Nie wiem, czy tam na górze nie był w sumie. Zerknę tam jeszcze real quick. Ops. To było trochę bezoptymistyczne. To nie jest save'em, ale jest HP maxed. A life maxed nie, czy do... Uuu, topór? Może być. Z Dakulaku może być. Tak? Boję się, co mi wrzuci jako pierwszego bossa, tak swoją drogą. Tu są zamknięte drzwi, przez ten razie nie przejdziemy. W ogóle to ja tak nie pamiętam mechanik Harmony of Dissonance. Nie są to pierwsze takie drzwi, to be fair. Już wcześniej spotkaliśmy podobne. Więc podejrzewam, że będę miał trochę problemów na zasadzie, które drzwi się otwierało. Save them, proszę? Kiedyś? A, lizard zmeni przynajmniej w miarę rozsądnie padają. W ogóle jak na to, że to gra na Game Boya, to mam wrażenie... Gra na Game Boya i jeszcze jedna starszy kasywanie na dodatek. Mam wrażenie, że Joyce jest zaskakująco mobilny i przyjemny w kontrolowaniu, o tak powiem. Bo jednak jakieś tam przyzwyczajenie jest, że te starsze katywanie są takie obrzydliwie wręcz toporne. A w Harmonii nie mam takiego poczucia. Tak, ale gameplay moim zdaniem przyjemne. Zwłaszcza jak na to, że to jedna z tych klasycznych katywanie, jeżeli chodzi o to, że nie mamy za bardzo zmiennego ekwipunku pod względem broni. To jest Metroidvania, która ma klasyczny system broni, co jest dość rzadkie, bym powiedział. Bo próbuję sobie przypomnieć jakąś inną gestejkę, tak działała. Circle of the Moon? I to też nie jestem pewien. No, nestowe kasywanie są obrzydliwie, to po... O Boże. Popełniłem błąd. Okej, nie popełniłem błędu. Gdzie jestem? Jestem tu. Co tu jest na dole? Błagam powiedzieć, że to save them. Okej, czyli pewnie to będzie pierwszy boss? Nie, to będzie mój wspaniały przyjaciel Maxim. Bawi mnie zawsze, że Maxima się... Jak to działa? A, wygląda ok. Kto jest tu bossem? Living Karmel. Living Karmel chyba nie jest tym bossem na ten etap gry. I mi zaraz się okaże, że ja nie losowałem bossów. A mogę się, że losowałem? Nie, tutaj... Czy to normalnie mi atal nie był? Fascynująca potyczka. King Armor. On nawet nie jest złoty. I nie ma tu deszczu.
walkę tak, że tak wytrzymałeś? Kurde. Łatwo? Saint Miller. To jest chyba tylko do tego. Tylko przedmiot do... jak się nazywa? Do upiększania swojego pokoiku. Mamy gdzieś to? Blake? To chyba nie było. Solo, Berry, Journal, Monster Tom. Czyli te mamy na początek normalnie. I to nie był ten przedmiot, który był tu do znalezienia. Więc coś jeszcze mamy do znalezienia w tej lokacji. To mnie niepokoi. Więc może być w encyklopedii, masz rację. Aż czekaj. Albo kolek. Encyklopedia chyba będą te. Chyba będą przecinki tylko. Tak, tutaj są. Czyli to będzie tam coś. Będę pamiętał. No i wciąż to na szczycie niestety. Dobra, gdzie muszę iść? W prawo i dołem raczej. Czy jakoś tu w lewo, na dół i w prawo. Na, to tym się nie da kazać. Tutaj tylko na górę bym mógł wejść, więc nie warto. Mogę się o tej, żeby przed tym nie kutać? Tu jest klucz, ale do niego nie ma slajda. A tu... Twilight Cloak, czy to nie jest jakiś silny pancerz? Nie. To jest pelerynka, która mi daje... O Jezu, ona mi daje... Uj! Defa. I sprawia, że... ten nasz Artelimer staje się... ciemno i złowrogi. Boże, 99 defa. Czuję dobrze, człowiek. Dobra. Ups. Już nie czuję dobrze, człowiek. Chociaż Victorian by chyba nie był tym strasznym. Teraz się poznamy. 5. Przestem myślałem, że on mi dosłownie nie zdaje obrażenia, aż tak dobrze to nie ma. No dobrze. Dopniesz coś? Chyba nie. A szkoda. Earthling. Czym jesteś, Earthlingu? Saint of the Holy Book. Płamin! Ta branżoleta, którą mamy, mi na razie nic nie daje, więc pewnie, że mogę skipnąć. Victorian się nie spawnuje, bo to miniboss nie to tyle dobrze. Okej, czyli gdzie jeszcze mogę iść? Tam na górę? W sensie na samą górę. Nie pamiętam, czy tam mnie coś pokowało w tej chwili. Tutaj to muszę obejść dookoła chyba. Tak, muszę to obejść dookoła. W sensie, że tędy. Tutaj slajda wciąż nie mam. Au. Nie zdążyłem. A skoro Sinki. A to na wielu botów może być adekwatne określenie. Nie, a tam na górze chyba nic nie blokowało, ale... Teraz się przekonamy. Aż tak źle pamiętam. Bo tak, to jest tu... Nie, tam mnie coś blokowało. Tam chyba... Czy tam nie było tak, że za wysoko trzeba było odkoczyć? Tam na samej górze. Bo wydaje mi się, że tutaj w prawo mnie drzwi blokowały, a na górze trzeba było za wysoko skoczyć. I dlatego nie mogłem przejść.
Sprawdzić nie zaszkodzi. Będę miał pewność przynajmniej. Bo to będzie... O, zamek B doskonale. Zamek B to nie jest miejsce, w którym chcę obecnie być. Tylko jakie chcę tam wejść? Nie tu. Bo tu chyba u mnie pewne blokowało, to tyle pamiętam. Ja mam stać teraz w stawu, nie blokowałem niczyj. Plain Circlet. W momencie, kiedy nie mam książki, to jest to lepsze. Nie, to były drzwi tylko. A, bo ja stąd przyszedłem. Tak. Już wszystko wiem. To wszystko wyjaśnia. Bo przecież te jej lokaty się łączą w nieoczywisty sposób. O Boże, czy ja muszę teraz iść do tego? Będę musiał teraz iść do... kasy też żywej. Paskudztwo. No dobra. Mów to mów. Nikt nie mówił, że będzie łatwo w randomizerach. Nie każdy randomizer może być taki jak ten z... Downsoru. Gdzie gra się wygrała w pierwszych 5 minutach. Nie, no to Downsoru zrobiło, to było absolutnym. Też mam nadzieję, że będzie lepiej, jakkolwiek pamiętam, że tamci przeciwnicy byli dość upierdliwi. Nawet z endgame'owymi statami. Zobaczymy, jak to będzie. Tu na górę jeszcze. Szkoda! Wyszli z tej lokacji przed chwilą wyjść niewłaściwym. To i tak chyba... Nie, bo ja wchodziłem tutaj na dole do tamtej lokacji i to było normalne przejście, jeżeli dobrze pamiętam. Że z jednej strony byłem zablokowany przyciskiem, który potem otworzyłem, a z drugiej wchodziłem tu, gdzie przed chwilą byłem. Także to by też mi nic nie dało. Jeżeli niczego nie pojebałem... czym była lodowa woda? Wygląda chujowo. Mogę to spróbować na górę wejść? Nie, to na górze było... Nie, to na górze chyba było tak, że nie mogłem dalej przejść jakoś. Tak, tutaj się nie da przejść na razie. Nie wspominałem w ogóle, ale Harmony of Defense było moją drugą grą na Game Boy Advance, którą miałem kiedykolwiek kupioną. Wydaje mi się, że w jakiejś takiej galerii w Olsztynie, która miała sobie Empik, ją kupowałem. Nie pamiętam, czy była kupiona w samym Empiku, ale w jakiejś takiej galerii, która miała Empik. Mógł być Empik. Tu nie skoczę. Tu jest ten skurwysyński przeciwnik. Tak, samo level 2 doskonale. Trochę dużo zdaje. Zastanawiam się, czy ja chcę tędy iść, czy tam spróbować wrócić. Spróbuję na razie tam. Au! The fuck? Przynajmniej te filmy armory będą mi dawały rozsądnie dużo ekspa raczej. A, Gorgona mi nic nie zrobi, póki będę na dystans. Powiedziałem coś. Na szczęście mam większy zasięg ataku niż ona, więc... Możemy się pobić chwilę. A, okej, okay, tutaj było ten... Tutaj jest wejście... To chyba jest wejście do Final Bossa w ogóle. Jeżeli mnie pamięć nie myli. O, mów mi jeszcze. Spicy. Pozwólcie, że sobie skipnę, kolega. No dobra, czyli teraz już chyba musimy iść tędy. Ale jego będę skipował. Jest zbyt mały i nie jestem w stanie mu zdawać obawy dziewczęta. O Boże.
dostał. Okej. O Boże, ja w niego leciałem. O, nie po, nie idzie to tak dobrze, jakbym chciał. Znaczy, ja właśnie wpadłem w punkt bez powrotu, to mi się wydaje. Przez to, że double jumpa nie mam. Tędy nie przejdę, bo jest zamknięte. Przysięgam, zabijcie ten motyw. Absolutnie zrozumiem każdą osobę, która mi powie, że ona nie może grać w Harmony of Dissonance przez muzykę. Przyjmuję to do wiadomości. O kurwa. Czy ja nie miałem pancerza, który ma 60... jakiś defa? No dobrze. Przypominam, że ja muszę przejść tę lokację, bo nigdzie indziej nie mogę. No dobrze. Rozumiem. Oprócz tego grona też mi tyle zdaje. No dobrze. A my jesteśmy chyba dosłownie w ostatniej lokacji w grze, więc nie powinienem narzekać. Jedyne na to mogę narzekać to, że akurat tak się dołożył. To nagle mi się nie opłaca. Zastanawiałem się, czy nie mogę się jakoś damage boostować, ale uznałem, że nie warto. Au. Au. Lat później mój potężny bicz w końcu tutaj poradzi. Ale się książką w pomoc, to prawda, i nie wiem, czy nie będę musiał. A to po musienia? O, udało mi się to przeskoczyć. To odskakujące, byłem pewien, że się nie wydobę. Mogę zobaczyć tam po lewej stronie, tam gdzie jest winda, czegoś nie ma. Bo tak, to są te drzwi. Tu jest tylko to... Usienia, tak? Czym to byłem? I know right, no dobrze. Na szczęście spekty są w miarę łatwe do bicia. Może to zająć godzinę, ale to łatwe do bicia. Zazwyczaj. Boże, ile on wytrzymuje. Za dużo. Od tej muzyki to też prawda. Nie jest to najlepsza muzyka, jaką słyszałem w swoim życiu. A w końcu umrze. Albo ja w końcu umrę. Okej, w tym wypadku był to on. O Boże. Myślałem, że się wyrobię! Pojebie mnie. Aż to jest paskudne. Ja pamiętam, że jak byłem młodszy, to też mi nie przeszkadzało, poza tą konkretną lokacją, w której obecnie jesteśmy. Bo Castle też jest paskudne do słuchania. Gra jest dla mnie osobiście przyjemna, zwłaszcza jeżeli akurat jej nie nadominizujemy i zrobimy normalny progres, a nie jesteśmy wrzucani tam, gdzie przeciwnicy nas infekują.
Znaczy tutaj to chyba bardziej. Nie zgadnę, Marcin, Luminous Caverns. Luminous Caverns brzmi tak absolutnie niesłuchalnie. Zwłaszcza, że tam nawet nie mogę powiedzieć, że to kwestia tego, że to kwestia sound fontu. Tam to nawet kompozycja jest nie do odratowania moim zdaniem. Czego double hituje? No muszę jak on to pchnięcie robi. Nice. Boże, jak pchnę D60. Au. Au. Czy ja mam czym się wyleczyć? Tak. Boję się spadać, ale chyba nie mam wielkiego wyboru. Au. Biorąc pod uwagę, że na górze jest Master Lizard, który mnie zabije, jak to tam podejdę. Skeleton AP. O Boże, inna lokacja? Możemy zmienić lokację? A jest to, jeżeli to będzie Luminuska, okej. Okay. Wait. Mógłbym przesiąc! Monka jest. Czuję się oszukany. Czuję się oszukany. Przejścia są randomowe, tylko mógłbym przecież, że wchodziłem od tamtej... O Boże, tej szanol. A nie, to jest jedynka. Myślałem, że to dwójka. Bo tak... Harmony of Dissonance przeciwnicy mają poziomy. I z tego co pamiętam, Discarmo 2 było absolutnie paskudne. O, zajebiście. Zajebiście! Aria... Aria przede wszystkim brzmi dużo lepiej, jeżeli chodzi o te... o Samsung. Masz zasięg na tym? Nie mów, że ja się znowu wyjebię. Ja się znowu wyjebię, prawda? Nie. Nie to radą. Albo i to radą. Jak dalej będę robił Kimo. Nie, ty masz zasięgu na tym! Boże święty. Firemail. Firemail będzie lepszy od Heavy Armora. Nie. Dopóki nie bije się czymś, co daje ogniste obrażenia, to nie jest. Zdążę czy nie zdążę? Błagam, powiedz, że zdążę. Okay, mam trochę tak, że nie wiem, całościowo nawet lubię ten soundtrack, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak bardzo potrzebuję lepszego soundtracku. Chciałbym usłyszeć Chapel of Dissonance, które jest zrobione na normalnym soundtracku. Jak w tym memie. Jezu, co oni robią? Potrafią. Au.
Ja może dać miecz chyba, czy... Cienie. Znaczy spekta. Spekta, nieważne. Wydawało mi się, że ja muszę mnie stawiać, dlatego tak mi wychodziło. Tam w lewo nic nie było, jeżeli dobrze pamiętam, więc wpadamy na dół. Jest sobie tym razem oleje. On nie rzuci beczułkę. Ja zaraz umrę, jak dalej będę robił niemądre rzeczy. Tutaj było to przejście... Tak, to było to przejście. Nie spadzącej na dole. I ten życie teraz pożałuje twojej drzwi. Ale fajny pokój. Beautiful. Mamy nasz własny pokój, do którego możemy odkładać fermy. To co nam domaj ze 100% oczywiście. No, przydałby się tam save room. Mi się tutaj bardzo nie zgadza. Nie zgadza w sensie, że nie jestem pewien, gdzie ja mam iść. Co to? Chyba nie. Niby to są jakieś glitche wymagane, żeby przejść dalej. Pojadę. Bo tak, tu w prawo wychodzę z powrotem do kaplicy. Tam na górze w lewo co było? Za tym drugim kolegą. W sensie, że odmów. Tam nie chodziliśmy, bo jeszcze kiczę i pewnie tam będę musiał przejść. Też jako turcja. Okej, muszę go użyć. Okej, czyli to mamy też to wypokój. O Boże. Tak. Nie mogę aż tak deszować. Ja pierdolę. Jau. Chyba oni mi aż tak dużo nie zdają. Tu jest ta paskudna jaszczurka.
Arabaki, nie arachabaki, tylko arabaki, spokojnie. No! Pojebie mnie, ja umrę. Ja jestem dosłownie martwy w tej chwili. A, bo nie można, że się odpocić, nie? Nie jest nawet blisko. Czy było warto? Ani kurwa trochę. No dobrze, czyli co mówicie, że ty na górę. O. Co nie? Tyle... O Boże! Tyle fake pointów. Mamo, boję się. O Boże. Ja widzę tego Spigana. Boję się Spigana. A tam chyba nie było tej domu. Więc spróbujmy iść na górę. O kurde, Blazing szkielet. Absolutnie nie podoba mi się to, co tu widzę. Skeleton Flail. Mole Skeleton Flail. My life. Czekajcie. Mam świetny pomysł. A co ty nie powiesz, Tewik? Wydaje ci się. O Boże. Czy to jest po drodze? Coś jeszcze jest? Jeszcze jeden skeleton fail? Wyłączamy książkę z powrotem. Poczekajcie, już tu jest dalej przejście. Tu nie ma przejścia dalej. Czy ja będę musiał iść do tego Stygana? On nie zawsze blokuje. On czasami blokuje, mam wrażenie. Big Mana Prism to zdecydowanie nie jest to, czego w tej chwili potrzebuję. Zjadłem coś. Czemu nie mogę zjeść diamentu, żeby odnowić tej HP? No dobrze, panie Stygan. Za blisko. Nawet nie blisko. W pierwszej grze chyba nigdy. Pojebie mnie. Zaprosimy o fake point. I know that. Może Freeman.
Czy to save point? To nie wygląda jak save point. Nie, słuchajcie, na pewno tu jest save point. Pojebie mnie. Na pewno tu jest save point. Nie wiem, czy tutaj po lewej nie było save pointa przypadkiem. Ale to chcę zobaczyć, się upewnić. Co, jeszcze jeden? O mój Boże. Tak, taki chuj. O ja pierdolę. Dobrze mi się ustawił? Jestem w odrobinę niefartownym położeniu, nie będę kłamał. Czy one mogły... One chyba nie mogły wjechać na górę. Mogły. Well... Then... A, to brzmi jak zabawa na kolejny dzień. A, będę miał zesytowany mental, to na pewno. I łatwiej mi będzie do tego wrócić niż teraz podchodzę do tego samego po raz kolejny. Także ten przyszły poniedziałek pewnie stay dry, porandomizujemy Harmony of Dissonance, w środę, w sobotę Elden Ring. A na dziś to było tyle. Dzięki wam, że wpadliście, trzymajcie się, po. Cześć!